Dzień dobry, dzisiaj chciałem Państwu przedstawić działanie programu Pipefitter. Jest to ekran początkowy, w tym miejscu znajduje się tabela, w której możemy sobie sprawdzić średnicę, jak i promień naszego kolana. Tabela jest zrobiona do 40 cali. Możemy sobie sprawdzić milimetry, jak i cale. Pierwszy element jest to przekręcone kolano. Mamy tutaj też kilka opcji. Pierwsza pomaga nam obliczyć kolano, kąt kolana. Wybieramy z listy kolano, przykładowo 2 cale. Ja preferuję zmierzyć jednak promień kolana, który mamy. Zawsze jest to o wiele większa dokładność. Może się to czasami różnić 2-3 mm. Offset, czyli odejście, które mamy, na przykład 100. Przepraszam za wersję, jest to akurat wersja angielska, ale w wersji polskiej działa to tak samo, w ten sam sposób. Tutaj jest nasz kąt, który powstał w obliczeniu, nasze odejście, nasz promień, który zadaliśmy i jest to opcja, jeżeli chcemy przyciąć kolano 90 stopni na stole za pomocą suwmiarki. Ten zielony kąt jest to nasz właściwy kąt, który użyjemy do naszego kolana. Nie sugerujemy się tym szarym kątem, jest to część, która reszta jak gdyby powstała z naszego przycięcia. Tutaj ten kąt może czasami zmieniać pozycję z góry bądź na dół. Zobaczmy, jeżeli zmienimy odejście o połowę mniejsze, ten kąt będziemy mieli teraz na dole. Wynika to z tego, że najlepiej oznaczy się z kolana do kąta 45 stopni. Zwiększa to po prostu dokładność przycinanego, zaznaczonego kolana 90 stopni. Czyli pamiętajmy o tym, że ten zielony kąt zawsze jest naszym kątem, który używamy do naszego odejścia. Następną opcją, którą mamy tutaj przy tym przekręconym kolanie, jest to opcja, gdzie mamy kąt, a chcemy zobaczyć, jakie wychodzi nasze odejście. No więc wybieramy bądź wpisujemy z ręki naszą średnicę i promień kolana. Kąt, jaki mamy, przykładowo jest to kąt 25 stopni, obliczamy. No i to jest też nasz kąt, który wpisaliśmy, nasz promień. Odejście do czoła naszego kolana, całość naszego odejścia i wysokość. Kąt tego naszego odejścia ma zawsze na rysunku kąt 45 stopni, także nie sugerujmy się tym kątem. Jest on tylko i wyłącznie zrobiony na potrzeby programu, tak aby całość była, wszystkie pojawiające się te dane były czytelne dla nas. Przy zbyt małym odejściu te wszystkie wartości byłyby niewidoczne i nieczytelne. Jedyną rzeczą, którą możemy się mniej więcej sugerować, jest to tutaj ten rysunek zaznaczonego kolana. Ma on wartość taką, jaką powinien mieć przy normalnym rzeczywistym zaznaczeniu kąta. Następną wartością tutaj z tego przyciętego kolana jest to specyficzna sytuacja, gdy mamy kolana, dwa różne kolana, dwa różne radiusy, promienie. I tutaj znowu wybieramy sobie średnicę i promień naszego kolana 90 stopni, przykładowo będzie ono trochę większe, 80 mm i promień, i przepraszam, odejście, które chcemy osiągnąć, 120 mm, obliczamy. Jeszcze raz spójrzmy, to jest R2, to jest promień naszego kolana 90 stopni, który jest tutaj. To jest promień 90 stopni, 80 mm. I ten 76 to jest to, które przycięliśmy. Czyli to jest to kolano, czyli to zielone zaznaczone tutaj, jeżeli oznaczamy na stole za pomocą suwmiarki. Tutaj nie wiem, czy akurat w tym może się pojawić opcja, jeżeli zmniejszymy. Nie, to tutaj się nie pojawia raczej. Przecież to jest bez wstawki. Następną, tutaj opcją ze wstawką, o której już wyprzedziłem troszeczkę, znaleźliśmy bądź mamy przycięty kąt 30, przykładowo 35 stopni i chcemy policzyć odejście na 100 mm. I właśnie tutaj się pojawia ta opcja, o której chciałem powiedzieć. Jest to odejście ze wstawką. Wstawka wynosi 74 mm. Natomiast jeżeli chcemy zrobić te samo odejście na 100 bez wstawki, musimy dociąć kolano 57,9 mm.
Udowodnimy sobie to, bo mamy taką opcję bez wstawki. Jest to kąt 57,9, żebym tylko zapamiętał. 57,9, piszę, żebym nie zapomniał. 0,9 i to było kolano tutajże 60,3. Obliczmy i wyszła nam stuwa bez jednej setnej. Czyli to raczej powinno grać. Następnym odejściem jest to samo odejście ze wstawką, już z wpisanym kątem 45 stopni. Troszeczkę upraszcza nam procedurę. Wybieramy kąt 60,3 i odejście, które chcemy, to na przykład 120. Obliczamy przy kącie 45 stopni. Ze wstawką 62 mm uzyskamy 120 mm wysokości. Natomiast jeżeli chcemy bez wstawki, same dwa kolana, musimy użyć wtedy kąta 69 stopni. Tutaj, o ile pamiętam, jeszcze zaimplementowałem taką funkcję, która powoduje, że o właśnie, że pokazuje nam, że tej wstawki już nie ma, ponieważ odejście jest zbyt małe, a mniejsze jest o 37 mm. Tutaj bez wstawki od centrum do centrum brakuje nam 37 mm. Jeżeli to odejście jest w miarę, ta różnica jest w miarę mała, czyli brakuje nam tu 8,5 mm. Jeżeli docielibyśmy sobie te 4 mm z jednego i z drugiego kolana, osiągnęlibyśmy wtedy właśnie ten wymiar 70 mm. Ma to sens w przypadku, jeżeli jest to jakaś mała różnica, chyba że mamy jakieś strasznie duże kolano, gdzie możemy sobie pozwolić na przycięcie takiej wartości jak 20 mm, czyli po centymetrze na jednym z, na obu kolanach. Bądź możemy użyć też 41,8 bez wstawki, osiągniemy wtedy to odejście 70 mm. Tutaj z tego byłoby wszystko. Teraz następny jest S, czyli odejście typu S. Pierwszą opcją jest opcja, gdy szukamy kąta, zmierzyliśmy i mamy na przykład mamy odejście zrobić na 100. Mamy do tego rurę 40. No i obliczamy to. Och, tutaj strasznie jakiś duży kąt, no wyszedł prawie 90 stopni. Zwiększę może to odejście na 120. To jeszcze większe nam wyszło. Teraz może zmniejszymy, nie w tą stronę poleciałem. 50. I ten zielony kąt, który się pokazał na górze, czyli odcinamy tą część, a zostawiamy tą 59 stopni i ją używamy jako dwa przycięte kolana. I wtedy wyjdzie nam wysokość czy odejście 50 mm. Tu możemy oczywiście sobie zaznaczyć wewnętrzną część kolana za pomocą miarki, jak i zewnętrzną część za pomocą miarki, a także informacja co do odejścia samego przyciętego kolana, ile mamy do centrum. Następną opcją w tym S jest opcja, gdy mamy kąt, a chcemy sprawdzić, jakie jest odejście. Przykładowo kąt 30 stopni. No więc wyszło nam 13 mm, bardzo małe odejście przy takim kącie, praktycznie dwóch kątów. Chciałbym jeszcze przypomnieć, że najlepiej jest, jeżeli mamy docięte kolano, mamy te oryginalne części, warto jest tymi oryginalnymi częściami zbudować nasze odejście. Następną opcją jest, gdy mamy poziomą wartość od czoła do czoła zmierzoną i chcemy zobaczyć, jaki byłby w przypadku tego kąt. No więc tu mamy to od czoła do czoła nasze odejście. Tutaj przy kącie 61 stopni wychodzi nam odejście pionowe 58 mm. Następną opcją jest to, jeżeli chcemy zbudować odejście
z kolanem 45 stopni i ze wstawką. Wybieramy z listy standardowo 2 cale, odejście, żeby prościej na 100. No i tutaj, jeżeli wstawimy wstawkę 78 mm, to otrzymamy odejście na 100 lub użyjemy dwóch kolan przyciętych na 70 stopni, również powinniśmy otrzymać odejście na 100. Możemy sobie to sprawdzić, nawet jeżeli to jest 69,99. Sprawdźmy to może w tej opcji. Wybierzmy sobie to 60,3 i tutaj było ile? 69,99, dobrze pamiętam? No tak, i wyszło nam tutaj 100 mm bez 1/100 mm. Czyli możemy powiedzieć, że dobrze to liczy. Tutaj możemy użyć jakiegokolwiek kąta. No więc użyjemy sobie kąta. Przykładowo znaliśmy gdzieś kolano jakieś 31,5 stopnia. Zmierzyliśmy, że tyle to kolano ma, a chcemy zbudować odejście na 120 mm. No więc liczymy i wstawka 186,8 i wychodzi nam na 120 lub jeżeli zrobimy takie kolana na 77,8, to też powinniśmy osiągnąć bez wstawki wysokość 120 mm. To oczywiście ten zielony kąt. Przypominam, zawsze nie pomylmy tych dwóch kątów. Zaznaczamy do 45 mm i ten zielony kąt w górę, na dole wykorzystujemy do naszego odejścia. Następnie tutaj mamy dwa zmierzone odejścia, pionowe i poziome, A i B. I chcemy zobaczyć, ile wynosi tutaj kąt i nasz promień. Przykładowo tutaj mamy 100, tutaj mamy 200. I proszę, wstawka 140. Przy takiej wstawce i przy kącie 32 uzyskamy odejście 100 mm. Tutaj jest to liczone od czoła do czoła, nie jest to od środka do środka, dlatego jeżeli tutaj wpiszemy przykładowo 100, to może się czasami nam pokazać taka opcja not a number. Znaczy to, że nie ma takiego odejścia. Funkcje w środku, które to liczą, powiedziały nam, że takiego odejścia nie ma. Możecie sobie to sprawdzić. W następnym tutorialu postaram się to Wam udowodnić. Jeżeli liczymy oczywiście od środka do środka, 100 na 100, oczywiście jest to kąt 45 stopni. Natomiast w przypadku, gdy mamy dwa zadane wymiary, mamy jeden wymiar od czoła do czoła i od środka do środka w pionie, jest tylko jedna możliwa wartość, która może wystąpić tutaj. No, te kąty się tutaj nie zgrywają. Tutaj byłoby wszystko. Następną opcją jest trójnik. Jest to podobnie jak przy kolanie, natomiast mamy dwa różne radiusy, ponieważ trójnik ma też swój radius, jak gdyby. Tutaj musimy zmierzyć od środka do czoła, ile ten promień trójnika ma milimetrów. W nowszej wersji postaram się utworzyć taką tabelę też, jeżeli wybierzemy sobie zadaną wartość radiusa tego pierwszego, wpisze nam się równocześnie ten trójnik. Jednak zawsze jest zmierzyć obydwa radiusy, zawsze jest to praktycznie, a nie jakieś teoretyczne wartości. Odejście na przykład na 100. Zobaczmy, co nam wyjdzie. No jeżeli 48 stopni dotniemy taki kąt i wstawimy, to powinniśmy osiągnąć 100 mm do góry. Następnie jest to samo, tylko że tutaj już mamy kąt, przykładowo 30 stopni, mierzymy ten nasz trójnik, przykładowo jest on większy, jest 80 i przy 30 stopniach 50 mm do góry i to jest ten kąt 30 stopni. Tutaj mamy to samo z 35 stopniami, wpisujemy promień, trójnik, ten ma na przykład 100 i ile chcemy, żebyśmy mieli odejścia, jak na obrazku.
ze wstawką 38 mamy 120, kąt nasz 45 oczywiście, lub bez wstawki kolano i 57,77 też powinniśmy uzyskać 120 w pionie. Zmieni nam się tylko to odejście w poziomie. Natomiast pionowe odejście powinno być 120, tak jak tutaj zadana wartość. Następne. I tutaj dowolny kąt, który możemy sobie wpisać. Znowu mierzymy nasz, przykładowo to bardzo długi jest ten nasz trójnik. No i tutaj wstawka na 100,66. Zobaczmy, jeżeli będziemy mieli za małe takie odejście. Tu także nam wpisuje tą wartość, że nie ma wstawki. Nie ma, wyrzucamy tą stawkę i jest mniejsze jeszcze odejście o 17 mm. Jeżeli tyle dotkniemy jedno i drugie kolano, to powinniśmy uzyskać 50 mm do góry. Lub użyjemy 21 stopni, 9. Wstawimy, powinniśmy też uzyskać 50 mm do góry. Ten cały trójnik też jest oczywiście ustawiony pod kątem 25. Tu akurat nie mamy wstawki, ale 21,9 pod takim kątem jest ustawiony też cały trójnik. Następna opcja jest to tak zwane 3D. Jest tutaj offset przekręcony w całości. Oczywiście standardowe 2 cale. Wpisujemy wartości długość, szerokość, wysokość, tak jak na rysunku. Tutaj pojawi nam się błąd, zaraz powiem jaki. Tak, po prostu kąt nam wyszedł większy, a powiem Wam dlaczego, ponieważ tutaj są nasze dwa kolana wzdłuż osi A. Nasz promień jest 76, czyli dwa kolana razem nam dają 152. My wpisaliśmy tylko 100, czyli jest mniejsza niż dwa kolana. Czyli zwracajmy też na to uwagę. Wpiszmy 200, teraz powinno grać. Dosyć duże kolano, to zielono oczywiście, pamiętajcie. Wstawiamy i wstawka 245 mm. Następnym typem jest chyba najtrudniejsze odejście, liczone od czoła do czoła. Jest to odejście specyficzne. Program tutaj liczy funkcję aż 18 razy. Za 18 razem udaje mu się osiągnąć wynik do dwóch miejsc po przecinku, czyli całkiem dobry. Problemem jest tutaj przy tym odejściu, jeżeli mierzymy od środka do środka, takiego odejścia jest, to jest ok, można to policzyć. Natomiast tutaj dochodzą jeszcze te wartości, które są odejściem kolana i one się dynamicznie zmieniają, tak jak dynamicznie zmienia się nam wartości na ABC naszego odejścia i tak samo zmienia się kąt i łącznie z nimi zmienia się właśnie to odejście kolana i w tym jest właśnie cała trudność policzenia tego. No, komputer sobie raczej z tym radzi. Wybieramy sobie z tej listy odejście, które nam pasuje, które jest najbardziej podobne do naszego. Przykładowo nasza rula leci w ten sposób. Wybieramy sobie promień i średnicę, a czyli tutaj szerokość. Tu na tym rysunku załączonym jest tylko przekątno, czyli jak ustawiona jest cała Wasza rura, wstawka. Przykładowo A dajemy trochę większą, żebyśmy znowu błędu nie zrobili. 300 i C szerokość 400. Zobaczmy, jak on nas policzy. Tutaj dodatkowo dodałem opcję w formie informacji, jaki kąt zawarty jest pomiędzy przekątną płaszczyzny do naszej przekątnej naszej rury. Czyli musimy dociąć rurę 419 mm. Alfa, czyli nasz kąt A, to jest kąt 41 stopni. Tutaj ten kawałek to jest tylko kawałek wstawionej rury, tak żeby było czytelne, w którym kierunku skierowane jest nasze kolano. Jest to oczywiście wymiar od, nie sugerujemy się rysunkiem, to jest to wymiar od
zewnętrznej krawędzi naszego kolana, tutaj do zewnętrznej krawędzi czoła do czoła, i kąt beta, czyli 72,9, 73 stopnie. Tutaj możemy przysiąść to, zaznaczyć sobie miarkami. Możemy sobie wrzucić także takie kolano do tutaj, kąt, który chcemy sobie zmierzyć za pomocą na przykład suwmiarki, bądź suwmiarki na stole, kolana 90 stopni, bądź metrówką czy miarką. Tutaj te wszystkie wymiary, jeżeli Państwo zaznaczali według każdego rodzaju na kolanie, one mogą się troszeczkę różnić. Sam to sprawdzałem. Teoretycznie te wszystkie wymiary powinny grać, ale są to tylko wyniki teoretyczne. W praktyce każde kolano nie jest teoretycznym ćwiartką koła, nie jest wycinkiem koła. Każde kolano ma tutaj troszeczkę w tych końcowych punktach części proste i jest też troszeczkę zdeformowane lekko w samym środku, dlatego te wyniki nie są czasami miarodajne. Może to być różnica dwóch, trzech, w zależności jak jest to kolano wyprodukowane. Taka różnica może powstać. Bardzo wygodnym w moim przypadku jest to zaznaczanie sobie suwmiarką stołową na stole kolana 90 stopni, tylko zewnętrznego wymiaru. To wystarcza, żeby przyciąć dane kolano na pile pod zadanym kątem. Tutaj jeszcze w tej jak gdyby 3D mamy też wymiar od środka do środka, czyli taka czysta przekątna, którą możemy sobie policzyć w naszym programie. I C, szerokość. Wcześniej te wszystkie wymiary zmieniały się, natomiast teraz zrobiłem to, że one są w takich samych pozycjach w każdym wyliczeniu, czyli B to jest pion, A to jest tutaj ta długość, C to jest szerokość. Wcześniej wynika to z jak gdyby z liczenia tych wszystkich, ponieważ zawsze bok beta jest równoległy do kąta beta, który jest zawsze w zadanym kierunku, bądź kąt alfa jest zawsze równoległy do boku A, akurat ten batkocz A, czyli alfa, B, czyli beta. Teraz wszystko jest to zrobione w środku, one się tam zamieniają między sobą, w końcu wynikowy wynik to zawsze A jest tutaj, B jest w pionie, C jest szerokością naszą. I chyba to by było na wszystko. Proszę czasami zerkać na Facebooka, tam zamieszczam jakieś newsy, jakieś nowości, które będą się pojawiały. Dziękuję za uwagę i życzę miłego korzystania z programu.